Tłusty czwartek za nami, a tego dnia w Wiśle nie mogłoby już zabraknąć konkursu na najlepsze beskidzkie krepliki. To już 13. edycja konkursu na najlepsze beskidzkie krepliki, które w 2006 roku zapoczątkowało Stowarzyszenie IMCO Wisełka, czyli Paweł Brągiel, a my jako Wiślańskie Centrum Kultury organizujemy już bodajże po raz trzeci albo czwarty. No, idealny konkurs na tłusty czwartek. Mamy w tym roku 16 zgłoszeń, to jest całkiem spora liczba. Bywało, że mieliśmy ponad 20, ale 16 to też dobry wynik. 10 w kategorii kreplików zawodowych, 6 w kategorii kreplików domowych. Będą 3 miejsca w kategorii domowy, 3 miejsca w kategorii zawodowy i będzie jury wybierać też nagrodę Grand Prix, czyli idealnego pączka beskidzkiego, zgodnie z tradycyjną beskidzką recepturą. A publiczność, jak Państwo widzicie, już tutaj licznie zgromadzona, będzie wybierać kreplika diamentowego, czyli tego kreplika, który otrzyma nagrodę publiczności. A to czym się różni beskidzki pączek kreplik od tych pozostałych? Tak, no to jest tradycyjna receptura beskidzka, czyli pączek musi być smażony na smalcu, musi mieć dodatek spirytusu i musi to serce kreplika beskidzkiego musi być wypełnione domowymi powidłami śliwkowymi. Musi być idealny, okrąglutki i musi mieć też równiutki paseczek dookoła i posypany cukrem pudrem. Pewnie w jury każdy chce tam zasiąść, to tam właśnie w jury dzisiaj. Tak, jury jest 5-osobowe, 4 osoby my jako organizatorzy, czyli Wiślańskie Centrum Kultury wytypowaliśmy i to jest pani Aneta Legierska, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego do spraw Subregionu Południowego, jest pani Dominika Tyrna, prezes lokalnej grupy działania Cieszyńska Kraina, jest właścicielka lokalu, który nas w tym roku gości, bo w każdym roku jesteśmy w innym miejscu, pani Izabela Cieślar i to jest kawiarnia i bistro Dom Zdrojowy, jest Zenek Zembol, prezes Stowarzyszenia Siedem Dolin i jest pani, która wygrała konkurs, który ogłosiliśmy na członka jury, pani Iwona Zawada. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pączek jest okrągły. No i pani Iwona według oceniającego jury też w tym konkursie hasłem, że pączek musi być okrągły, ponieważ musi się dobrze wkulać do żołądka, kanciasty by dusił, właśnie zdobyła miejsce w tym smacznym jury. Córka mówiła, że pani robi przepyszne, idealne pączki, takie jak mają być. No nie wiem, zobaczymy. Państwo spróbujecie, to ocenicie. No to jaki jest przepis na takiego idealnego kreplika pączka? Wie pani co, no oczywiście muszą być świeże produkty. Mąka tortowa, drożdże świeże przede wszystkim. No i serce włożone do tego też. Powidła śliwkowe, tam odrobinka rumu do tego. No i wyrabiać, dobrze wyrobić, 2 razy zawsze wyrabiam na pączki ciasto. No i potem oczywiście robimy pończusie i smażymy na smalcu. No właśnie, czyli dobre produkty, serce włożone z pasją i potem całej rodzinie smakuje. No mam nadzieję, że smakuje. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Kapela Góralska i Stebna. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.